byłoby więcej i częściej takich zabaw dla dzieci i ogólnie dla dorosłych. Jakie atrakcje te bardzo dzieci proponujesz? No co tu dużo mówić, w Dmuchawce, że tak powiem, tak? Zjeżdżalnie te sprawy. Gorąco, bardzo dobra pogoda, wszystko się udało. Dzieci zadowolone, to najważniejsze. Wszystko się podoba, fajna rzecz. Dzieci zadowolone, więc super jest, naprawdę. A jakie atrakcje dzisiaj najczęściej? Dmuchańce, najczęściej tutaj, dzieciaczki z tego toru. Co więc tutaj Czasami, no, rzadko kiedy, no ale dzisiaj się wybraliśmy, bo to zakończenie wakacji, więc no ale super polecam. Dzisiaj odbywa się kolejna impreza w ramach imprez realizowanych z funduszów norweskich. Jest to impreza na zakończenie wakacji, skierowana głównie do dzieci. Jak widzimy, w dzisiejszym dniu jest bardzo duże zainteresowanie, co nas cieszy, no i oczywiście skłania do organizacji jeszcze takich, więcej takich imprez. Jakie atrakcje czekają na dzieciaki, które przybyły na bulwar? Głównie, tak jak widzimy w dniu dzisiejszym, czeka na dzieciaki atrakcja w postaci dmuchanych placów zabaw, zjeżdżalni, a także wata, balony. Rozdajemy różnego rodzaju też gadżety zakupione w ramach funduszy norweskich, więc jest tych atrakcji sporo. Ile tych imprez w tym roku udało się zorganizować z tych funduszy i jakie plany na przyszłość? Dzisiaj jest to już trzecia impreza w tym roku. Był oczywiście łomżyński triatlon, który w tym roku też był realizowany w ramach funduszów norweskich. Impreza na rozpoczęcie wakacji, no i ta dzisiejsza impreza. Są to imprezy też realizowane w ramach projektu, który zakłada również budowę bulwarów nad Narwią. Więc myślę, że jeszcze będzie dalszy ciąg tych imprez.